Na program zaprasza Sandra, niezastąpiona w kuchni. Mam na imię José Antonio, a jestem z Brazylii. Jesteśmy na Brytka teraz? No, jestem zadowolony, dlatego mam okazję poznać, jak jest ta kuchnia tutaj z Polską. Witam, jestem José Antonio i dzisiaj jeszcze raz gotujemy. W Hiszpanii mamy gazpacho, w Bułgarii mamy tarato, no, ale tutaj mamy chłodnik. Uczymy, jak zrobić fajny chłodnik. Tutaj gotujemy ziemniak, będzie dodatek dla nasz chłodnik. Mamy tutaj koperek i odega. Dajmy odega w środku. Już mam czosnek, sól i koperek odega. I ziemniak. To jest wszystko. Dlaczego odega i czosnek? Dlatego nie jest tak popularny, ale bardzo, bardzo pomaga do zrobić lepszy smak do ziemniak. Teraz potrzebujemy tylko ziemniaki. Czosnek, koperek nie potrzebujemy. Teraz potrzebujemy paternia, dajmy masło, ale bardzo ważne też, temperatura na paternia nie musi być bardzo gorąca. A masło jest bardzo łatwe spali. Masło jest spalone, nie jest smaczne. Teraz kroimy nasz koperek, po angielsku dill, po portugalsku erva doce. No. Jest bardzo popularny. Cały świat mamy koperek. Zawsze palec, środko, nie potrzebujemy mięso z razem koperek, nie? I kroimy. Już mam masło stopione, no, daję koperek, łyżkę drewniane. Drewno jest delikatne i nie porysuje paternie. Dajemy masło, koperek do ziemniaku. Picho. Bardzo dobry ziemniak. Cały czas miałem tutaj burak do gotowań, dlatego potrzebujemy na nasz chłodnik. Dawałem trochę zimna woda do burak. No, mam już sok osobno. Zetrzemy żonkiewki pierwsze, potem zrobimy to samo z ogórki, no i też zrobimy to samo z buraki. Teraz wrzucimy 1,5 litra jogurt naturalny. Zmieszamy wszystko. Mamy szczypłorek. Teraz kroimy. Teraz zrobimy to samo z pietruszką. Mamy tutaj tam woda, gdzie był gotowany burak. I teraz sól
jeśli chcesz pieprz. Już spróbowałem. Jest bardzo dobre, pyszne. Będzie lepiej, jeśli dajemy do lodówki. I kiedy będzie zimne, potem zjemy. Smacznego. Kropka PL.